Jest to takie nowum w naszym kraju. Kilka samorządów już takie rozwiązania wprowadziły, jak na przykład Grudziądz czy Katowice oraz Wrocław. Polega to na tym, że jeśli mieszkaniec czy też wspólnota mieszkaniowa na swojej elewacji posadzi pnącza, które pokryją całą jedną ścianę lub wykonają ogród wertykalny, czyli rośliny, które są zakorzenione na ścianie, lub wykonają zielony ogród na dachu, gdzie grubość warstwy wegetacyjnej będzie wynosić minimum 10 cm, będą zwolnieni z podatku od nieruchomości, ale w części tylko budynku. Czyli zapłacą normalnie podatek gruntowy, ale podatek od nieruchomości, czyli od tej części budynku zamieszkanego, będą zwolnieni. Zwolnienie będzie tylko dotyczyć osób fizycznych. Dla firm jakby na razie tego nie rozpatrujemy. Dlatego, że chcemy najpierw pilotażowo to wprowadzić, zobaczyć, jak ten program będzie się cieszyć wśród mieszkańców. Każdy mieszkaniec, który będzie chciał skorzystać z tej ulgi, będzie musiał przedstawić oświadczenie i dokumentację fotograficzną wykonania takiego ogrodu do końca drugiego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy. Czyli tak naprawdę, jak wprowadzimy tę uchwałę w tym roku, czyli do końca czerwca mieszkańcy będą mieli możliwość zgłoszenia, że posiadają taką instalację. Więc tak naprawdę w 2023 roku to zwolnienie będzie dotyczyć tylko osób tak naprawdę, które już taką zieloną fasadę czy też ogród na dachu posiadają. Więc tak naprawdę w pierwszym roku funkcjonowania to będzie nieduża kwota obciążenia dla budżetu miasta Opola. I tak naprawdę z biegiem lat, jeśli mieszkańcy i Urząd Miasta wprowadzi dobrą promocję tego rozwiązania, będzie systematycznie rosła. A to wiedzą Państwo, że też niesie ze sobą korzyści środowiskowe, których tak naprawdę koszt, który jakby ucierpi budżet miasta, będzie w tym stopniu niewielki, niż całe miasto miałoby instalować czy budować tego typu instalacje. Więc dlatego chcemy przeprowadzić takie rozwiązanie w naszym mieście. Podam przykładowe koszty, ile by to dla jednego mieszkańca było to korzyści. Na przykład mieszkanie, jeśli taka instalacja była wykonana w kamienicy, czy też w bloku do 5 kondygnacji, mieszkanie powiedzmy 50 metrów kwadratowych, powierzchnia gruntów 30 metrów kwadratowych pod tym lokalem. Podatek obecnie przy tych obowiązujących stawkach wynosi 57,50, a jeśli by na tym budynku była właśnie taka jedna z tych instalacji, to korzyść podatnika byłaby 44 zł rocznie i zapłaciłby tylko podatku 13,50. Już dla domków jednorodzinnych, dom 150 metrów kwadratowych, działka 7-arowa, łącznie teraz podatek łączny wynosi 450 zł. Korzyść dla takiego mieszkańca, który będzie miał na przykład zieloną fasadę, to będzie 130 zł rocznie. Więc to są realne kwoty, które mieszkańcy jak będą rocznie oszczędzać. Wiadomo, że początkowo, żeby posadzić rośliny, będzie dla nich większy, ale z czasem będzie im to się zwracać. A powiem, mówię, korzyść dla miasta w tym zakresie będzie dość istotna i też będzie promowała nasze miasto jako miasto, które preferuje zielone instalacje.